Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Jakiś czas temu zapowiadałem Wam konfrontację słuchawek Superlux HD681 oraz wersji EVO. Widzieliście osobne recenzje obu tych urządzeń, słuchawek, natomiast dzisiaj je sobie porównamy i wychwycimy wszelkie różnice. Ja tutaj postaram się nie wybierać faworyta, zostawię bardziej ocenę Wam i zdecydujecie, czy lepiej brać tańsze Superluxy, a że tak powiem mniej wypasione, czy te droższe z bogatszymi akcesoriami, no ale za to musimy dopłacić troszkę kasy. Tak więc bez przedłużania rozpoczynamy to porównanie. No i przed nami obie wersje Superluxów. Tak jak widzicie, z stałym wyposażeniem Superluxy HD681 oraz wersja EVO. Od razu zapytacie, czy to jest tylko różnica w wyglądzie, czy grają inaczej. Moim zdaniem nie grają inaczej, ponieważ chyba są tutaj dokładnie te same przetworniki. Jeśli chodzi o parametry, to mamy 50 mm przetworniki neodymowe. Pasmo przenoszenia jest takie samo w przypadku obu słuchawek, od 10 Hz do 30 kHz, maksymalna moc 300 mW, oporność 32 ohmy i skuteczność 98 dB SPL. Jeśli chodzi o nacisk pałąka, też jest podawany taki sam, natomiast konstrukcje troszeczkę się różnią, za chwilkę zobaczycie. Natomiast co mamy w zestawie z Superluxami HD681? Mamy, jak widzicie, torbę do słuchawek, mamy przewód zespolony ze słuchawkami oraz mamy przejściówkę na dużego jacka. W tym przypadku jest nakręcana. Fajnie, ponieważ to jest stabilne wtedy, jak to jest nakręcone. Nie można tego łatwo zdjąć. Oczywiście przejściówka przydaje się, jeśli chcemy je podłączyć do domowego sprzętu audio chociażby. Mamy tutaj długi przewód, około 2 metrów. Natomiast w Superluxach EVO przede wszystkim mamy inny kształt słuchawek troszeczkę. Zobaczycie to za chwilkę bliżej. Mamy dwa rodzaje padów welurowe, które są bardzo fajne, mięciutkie, przyjemne. No i takie z ekoskóry, jakie są tutaj, które polecam od razu zdjąć i zamienić sobie na tamte. Jest naprawdę dużo lepiej, uszy się tak nie pocą. Są bardziej miękkie te okładziny. Po prostu jest lepiej. No i jako, że odłączany przewód, to mamy aż dwa. Mamy przewodzik metrowy, czy taki podstawowy do smartfona, albo jak mamy gdzieś blisko przy komputerze wejście na słuchawki. I tu już mamy też przejściówkę, ale nakładaną normalnie, nie wkręcaną. Oczywiście gwint tu mamy, więc jak mamy jakiś inny wtyk, to możemy sobie też nakręcić. I poza tym też jest torba oczywiście do słuchawek i też jest przewód 3-metrowy. Tak więc wyposażenie jest bogatsze, mamy te wymienne pady, te pady welurowe są świetne po prostu, dużo lepsze niż te z ekoskóry, nie cisną tak bardzo, pozwalają uszom oddychać i mamy też do wyboru przewody, odłączane przewody od słuchawek. Najpierw, moi drodzy, szybciutko sprawdzimy, jak jest z wagą tych słuchawek, czy jest dokładnie taka sama. Bierzemy najpierw na wagę wersję podstawową i mamy 234 gramy. Teraz wersja EVO, wydają się być cięższe, 270. Tak więc, moi drodzy, już pierwsza różnica. Te słuchawki są prawie 50 gramów cięższe, więc zawsze coś. A teraz przyjrzymy się im dokładnie. Na początek wersja podstawowa. Ok, zobaczcie. Tak one wyglądają na wieszaku. Mamy pałąk zewnętrzny z takich rurek metalowych, mamy też wewnętrzny. Regulacja następuje w ten sposób poprzez ruchomość tej wewnętrznej części. Mamy dość fajne te plastiki, to tworzywo, ponieważ wszystko jest matowe, wygląda to dość ładnie. No i też słuchawki są dość wytrzymałe, mocno się rozciągają, nie skrzypią specjalnie, więc jest fajnie. Przewód oczywiście jest na stałe. No i mamy duże wnętrza kryjące całe uszy. Niestety jakość tych ekoskór jest tragiczna, uszy się pocą i jest to takie średnio przyjemne w kontakcie z naszą głową. Natomiast same słuchawki nie mogę powiedzieć, że są niewygodne, ponieważ są wygodne, ale zaznaczmy, że uszy się pocą. Można zrobić tak zwany skarpetkowy mod, czyli sobie nakładki na te nauszniki zrobić. Chociaż jak widzicie też, to tutaj jest zdejmowane, możemy je sobie zdjąć i po prostu kupić jakieś inne obicia i sobie założyć, to by było najlepsze wyjście. No i przewód oczywiście zakotwiczony na stałe, więc tutaj nic z tym nie zrobimy. Jeśli chodzi o wersję EVO, to mamy też taki pałąk zewnętrzny i wewnętrzny. Mamy tutaj poduszki z powietrzem, jednak widzicie, tutaj straciła to powietrze, więc jest wklęśnięta. No i jakiejś wygody to nie robi, po prostu jest to taki pasek z powietrzem.
natomiast góra nie ciśnie w żaden sposób, więc nie ma różnicy. Też tak samo się reguluje tutaj ten pałąk, z tym, że tutaj regulacja jest minimalna. Bardziej słuchawki regulują się poprzez rozstawienie w ten sposób. No i niestety, co tutaj mi się nie podoba, jak widzicie, te Evo mają już błyszczący plastik, który się brudzi. Tutaj mam już mat, ale znów potem elementy zbłyszczącego plastiku. Mamy wtyk do kotwiczenia przewodu, zamocowany dość dobrze, nie powinien się tutaj złamać ani nic takiego. Mamy elementy przypominające metal, natomiast jest to plastik i wygląda to też średnio i się bardzo brudzi, zobaczcie. Wnętrza oczywiście też kryją całe uszy, no i mamy tutaj boskie welurowe pady, które sprawiają, że dużo lepiej w tych słuchawkach się czujemy. Uszy mają lepszą cyrkulację powietrza, więc się tak nie pocą. No i widzimy też takich różnic konstrukcyjnych, że wersja Evo ma większy luz, natomiast wersja podstawowa bardziej zwarta jest. Czy te poduchy nam się tutaj dotykają, to jak widzicie nie. I jak sobie zmienimy już te ekoskóry na coś lepszego lub zrobimy skarpetkowego moda, to wtedy już naprawdę są to bardzo fajne słuchawki, ponieważ są naprawdę lekkie i naprawdę wygodne. Natomiast tutaj czujemy niestety, że są troszeczkę cięższe. Pomimo wszystko nadal są to słuchawki bardzo wygodne i z tymi welurami są po prostu świetne. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, no było to w recenzjach, moim zdaniem oba te zestawy grają bardzo dobrze, w tej cenie wręcz znakomicie. Są to słuchawki fajne i do muzyki, ponieważ mają szerokie pasmo przenoszenia. Dźwięk jest dobrej jakości, naprawdę dobrej i też bardzo fajnie sprawdzają się w grach, ponieważ zapewniają dość dobre pozycjonowanie dźwięku. Słyszymy nieźle kroki, wystrzały i inne takie efekty, dlatego sprawdza się to naprawdę fajnie. I dobrze, moi drodzy, widzieliście wszystko. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość co do porównania tych słuchawek. Pamiętajcie, ceny tych słuchawek sprawdźcie sobie w opisie filmu. Jeśli film Wam się podobał, zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, polećcie znajomym. Ja będę Wam za to wdzięczny. A tymczasem zapraszam Was na kolejne filmy, które już niedługo, ponieważ codziennie jest nowy film. Pozdrawiam Was, cześć!